Przechodzimy teraz na relację bezpośrednią z Pałacu Prezydenckiego. President of the United States of America, Joe Biden, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Today's summit is of particular importance. We are meeting almost exactly on the anniversary of the event which has forever changed the history of our part of Europe and which has an impact on the security situation across the world. I'm speaking about the brutal full-scale Russian aggression of Ukraine, which started on February 24 last year. We met in this hall rok później spotykamy się, żeby rozmawiać o konsekwencjach tego, co się stało i o tym, co zrobić, aby wspomóc naszych przyjaciół na Ukrainie. To, co chcielibyśmy dzisiaj zrobić, to przemyśleć razem pomiędzy najbliższymi sojusznikami, jakie podjąć najbliższe kroki, żeby w ciągu najbliższych szczytów w Bratysławie i w Wilnie podjąć działania, żeby wspomóc Ukrainę. Teraz dziękuję i oddaję głos prezydentowi Klausowi Johannisowi. Dziękuję bardzo, panie prezydencie Biden, pani prezydent Duda i panie sekretarzu generalny NATO. I launched in 2015 together with Andrzej Duda. W 2015 roku pierwszy raz spotkaliśmy się w Bukareszcie i wtedy rozmawialiśmy na temat tego, jak zapobiec wojnie w Europie. A teraz mamy do czynienia z bezprecedensowym zachwianiem równowagi i bezpieczeństwa w Europie. To duże zagrożenie dla pokoju na świecie. Bardzo ważne, żebyśmy kontynuowali nasze zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy tak długo, jak to jest potrzebne, żeby Ukraina mogła wygrać tę wojnę. Ukraina musi mieć świadomość, że nie jest samotna. Nasza współpraca musi także być rozszerzona na współpracę transatlantycką, dlatego z radością witam tutaj prezydenta Bidena. W ogóle sensem naszego zobowiązania w Bukareszcie jest współpraca transatlantycka. Patrzymy w kierunku przyszłości. Mamy nadzieję na coraz większą obecność wojsk NATO na wschodniej flance. Cieszę się, że jest tu z nami sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, który z pewnością potwierdzi nasze aspiracje. Rok temu Rosja chciała rozbić nasz sojusz północnoatlantycki. Rosja zachowała się jak typowy agresor. To już kiedyś obserwowaliśmy w Mołdawii, w Gruzji, teraz przyszedł czas na Ukrainę. Dlatego my wspólnie teraz musimy rozmawiać nad wypracowaniem metod osiągnięcia pokoju i utrzymania tego pokoju, stabilności i dobrobytu w naszych krajach. Dlatego silnie będziemy wspierać perspektywę wejścia do NATO Ukrainy, a także do Unii Europejskiej. Tak samo będziemy musieli pracować nad systemami odstraszania, ażeby agresja rosyjska już nigdy nie przeniosła się na nasze kraje. Bukaresztańska dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek.
Będziemy rozmawiać tutaj o koordynacji naszych działań i będziemy te rozmowy kontynuować w Wilnie. Dziękuję, a teraz prezydent Słowacji, Zuzana Czaputowa. Dear President Duda, dear President Johannes, dear President Biden, Secretary General, dear allies. As you mentioned, Mr. President, tak już Duda, pan wspomniał, panie prezydencie, spotykamy się w wyjątkowym czasie, ponieważ zbliża się pierwsza rocznica agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ten rok spowodował, że jesteśmy silniejsi niż wcześniej. I cieszymy się z tego, że nasza wschodnia flanka NATO jest bardziej zabezpieczona niż kiedykolwiek. To dobrze, że jesteśmy tak zjednoczeni, że wykazujemy się solidarnością wobec narodu ukraińskiego. Nasza jedność jest silniejsza niż kiedykolwiek. To oczywiście świetna okazja do tego, żeby rozmawiać o naszych oczekiwaniach, które mamy przed zbliżającym się szczytem w Wilnie. Będziemy tutaj rozmawiać, jak zaadoptować plany natowskie do polepszenia warunków bezpieczeństwa, szczególnie na wschodniej flance, a także o tym, jak przejść do praktycznych rozwiązań w celu zapewnienia pomocy Ukrainie tak długo, jak to jest potrzebne. Myślę, że bardzo dziękuję tutaj za gościnę panu prezydentowi Dudzie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy dzisiaj między sobą gościć prezydenta Joe Bidena. Witamy pana i prosimy o zabranie głosu. Dziękuję. No naprawdę wspaniałe, że tu mogę być. Pamiętam kiedyś jeszcze, kiedy byłem senatorem. Ironia jest taka, że our friend in Russia was, I said, you keep asking for the Finlandization of NATO. You're going to get the NATOization of Finland. Well, it happened. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o tym, że nasi rosyjscy przyjaciele mówili o tym, że są zaniepokojeni finlandyzacją NATO. No a teraz, jak na ironię, okazuje się, że mamy natoizację Finlandii. To B9 powstała w 2015 roku jako odpowiedź na niebezpieczeństwo związane z aneksją Krymu. Cieszę się, że cały czas jesteśmy razem i że jesteśmy silni. Dlatego chciałem tutaj właśnie z wami się spotkać. Jesteście flanką wschodnią, jesteście linią frontową i pierwszą linią NATO na wschodzie. A w tej chwili jesteśmy świadkami walki, która toczy się nie tylko o wolność Ukrainy, ale także całej Europy i wolnego świata. I o tym właśnie mówiłem dwa dni temu w Kijowie. Liderzy przy tym stole zobowiązali się do chronienia tych samych wartości i do wyznawania tych samych wartości, do wspomagania milionów uchodźców ukraińskich i razem będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne do osiągnięcia wolności i pokoju. Chcielibyśmy podkreślić, że wasza obecność tutaj jest
absolutnie ważna dla bezpieczeństwa całego NATO. Będziemy bronić każdego cala natowskiej ziemi. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości w tej sprawie. Będziemy w dalszym ciągu się wzmacniać, będziemy wzmacniać naszą obronę, nasze zdolności odstraszania, tak żeby utrzymać pokój, żeby utrzymać bezpieczeństwo. Rok temu nasza sytuacja zmieniła się diametralnie. My musimy zrobić teraz wszystko, żeby tą sytuację odwrócić. Dziękuję. Teraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To naprawdę miło być tutaj z wami w Warszawie. Chciałem powiedzieć bezpośrednio panie prezydencie, że pokazał pan wspaniałą postawę, wyjeżdżając do Kijowa. Tym samym podkreślił pan i potwierdził pan zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i całego NATO w obronę Ukrainy. Także mam nadzieję, że spotkamy się także na szczycie NATO w Wilnie. Prezydent Putin nie jest przygotowany do pokoju i to widzimy teraz tego. On wręcz przeciwnie, teraz przygotowuje się do kolejnej ofensywy. My musimy dostarczyć Ukrainie wszystko, co potrzebują, żeby obronić się przed tą inwazją. Musimy być pewni, że historia ta nie powtórzy się. Obserwujemy ten sam wzorzec agresji rosyjskiej. Gruzja 2008, Donbask, Krym 2014 i wreszcie pełnoskalowa inwazja na Ukrainę 2022 rok. Rosja kontynuuje cały czas stanowienie coraz większego zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego. Sojusznicy NATO będą zawsze bronić każdego cala ziemi sojuszniczej na podstawie 4 artykułu Paktu Północnoatlantyckiego. Panie i panowie, to podsumowuje tą otwartą część dla mediów naszego spotkania. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do rozmów.